po wygranej na FEN 40 w Ostródzie. No, przyznam szczerze, nie wierzyłam w to, że twoja walka dotrwa do końca. Po pierwsze, nikt we mnie nie wierzył, ale... Nie w ciebie, tylko to, że ta walka potrwa aż 3 rundy. No, wszyscy mówili zgodnie, i fani, i zawodnicy, że to będzie dwóch mocnych chłopów i będą na pewno srogie bomby na sam początek. I takie też były, ale że 3 pełne rundy, to nikt nie wierzył. No, była moja pierwsza walka, do którą zrobiłem 15 minut, więc no, sam jestem siebie zadowolony. Jak stary dziadek, 38 lat, i dalej mogę latać, jak mało lat, więc się cieszę. No to, a jak się czułeś tle, w tej walce? Nie, dobrze, jeśli chodzi o cardio, to ciężko na tym pracuję, więc jest dobrze. Czy możesz zdradzić, jaki był plan na tą walkę? Bo pierwsza runda wyglądała typowo boksersko. Cały czas boksowaliście, ja tam policzyłam, że chyba poszły tylko 2 kopnięcia. Tak, pierwsza runda była to, stawiam na to, żeby trochę się wystrzelał, żeby Wojtek trochę zszedł z gazu i wtedy zrobić właśnie obalenia, więc na to dwa obalenia, dwa weszły, więc no dobrze, cieszę się z tego. Ostatnio na FENie porażka, teraz wrócić na te zwycięskie tory, chyba fajnie zwyciężyć po tym ostatnim nieudanym pojedynku w tej federacji. Tak, miałem się być z Wojtkiem, tylko że zmienili w piątek bodajże, przed zrobieniem wagi, zmienili mi przeciwnika i to ja nie trenuję jako zawodowy zawodnik, ja mam zwykłą pracę na co dzień i po pracy trenuję i nie nastawiłem się, po prostu zbiło mnie to z głowy, nie wiedziałem, kto to jest, nic nie mogłem znaleźć o nim, dzwoniłem do jednego menadżera, on mówił, że bardzo słaby w tym stójce, ale dobry w parterze, więc ja się postawiłem sobie głowę, dobra, tylko się nie podpalać i zniszczył mnie w stójce, więc ciężko jest, nie jestem tym zawodnikiem, który łatwo podchodzi do zmiany zawodnika na tej zasadzie, że nie potrafię sobie z tym poradzić. Nie? Każdy jest inny, może dlatego nie poszedłem na samą górę, nie wzbiłem się z wyjść, tylko bo każdy jest inny po prostu. Czy nie było to dla ciebie komfortowe ta zmiana na ostatnią chwilę, a jeżeli chodzi o tego przeciwnika, który wypadł, chciałbyś się zmierzyć z nim jeszcze na przykład na następnym fanie? Było obojętne, no wygrał, zrobił swoją robotę, bardzo mu na to gratuluję, każdy po to wchodzi do tego, żeby do tego, no, żeby wygrać. Nie? No. Ja nie jestem już jako małola, że mogę sobie wybierać tam, to co dostanę, to wezmę, tak? Nigdy nie przebierałem, bo ja nigdy nie walczę u siebie. Ja jestem zawodnikiem, który dostaje telefon, albo biorę, albo nie biorę, tyle w temacie, nie? Tak jak mówisz, jesteś już doświadczonym zawodnikiem, pracujesz, to nie MMA, to nie jest główny twoje źródło zarobków. Czy w tym roku chciałbyś jeszcze się zmierzyć, czy nie masz jeszcze planu na końcówkę tego roku, na tą drugą połowę tak naprawdę? Nic na razie, myślę, mam dziecko w drodze teraz właśnie i ciężko mi jest cokolwiek zaplanować w tej chwili. Czyli jest możliwe, że nie wiem, za przyszłym miesiącu będzie jakaś gala, ktoś wypadnie, to ty jesteś na to, jeżeli będzie odpowiednie wynagrodzenie? Właśnie, chodzi o pieniądze, bo ja muszę opłacić 3 zawodników, którzy przyjadą, i też nie pracują, też nie zarabiają i ja nie zarabiam. I to tym bardziej teraz wszystko jest, wiadomo, jest wszystko drogie. Nie wiem, zależy od pieniędzy, nie? Zawsze zależy od pieniędzy, to będziemy się oczekiwać. Okay. Czy uważasz, że Wojtek był mocnym przeciwnikiem? No pewnie, no, to jest czołówka polskiego Ola Heavyweight, no to się czuje, nie ma się oszukiwać, że jest z berserkerów, no to na pewno musi być dobry, nie? A jak czułeś jego ciosy? No bo w tej pierwszej rundzie te wymiany były naprawdę bardzo mocne, czy był któryś taki cios, po którym się zachwiałeś? Nie był, ale wiem, że wazelinka gdzieś mi wjechała w oko i nie mogłem wyjść, musiałem się chwilę odsucić, jakby palca wsadzić w oko, żeby usunąć tą wazelinę. Ale tak, no kawał chłopa, no, na pewno uważyłem, nie? Ale o to chodziło właśnie, żeby się wystrzelał trochę. Przyjmę, wiadomo, że przyjmę trochę, ale on też dużo wsadził. Więc chodziło o to, żeby go zmęczyć, nie? Skoro nie zarabiasz z MMA, mówisz, że też nie jesteś najmłodszy, to jaki jest twój taki osobisty cel w tym sporcie? To jest walka ze mną, samego ze sobą, dosłownie. Tak naprawdę ciężko jest, jak już tak jechałem na tą galę i tak sobie myślałem, Boże, po co ja to robię wszystko, nie? Ani z tego pieniędzy nie mam, całe jakieś kontuzje. Tak naprawdę policzyłem, jestem dużo w plecy w tym sporcie, naprawdę to jest drogi sport. No ale chyba taki moment nawet tej satysfakcji teraz jest, czy nie? No jest, tylko że za tydzień, za dwa będę musiał dalej wrócić do tego i sobie policzył, ile wyszedłem i dalej załamka. No dobra, lecimy dalej, nie? Tak, ale ja uważam, że sukces nad takim zawodnikiem jak Wojtek Janusz to jest naprawdę duży sukces, nie możesz sobie tego odbierać. No nie, no wiadomo, nie, no po to robię, nie, w walce z kimś i z sobą, to nie jest tylko, że wchodzi do klatki, a muszę go jakoś zniszczyć, to też przyłamać swoją głowę też, nie, na tej zasadzie.
przed wywiadem poprosiłeś nas, że chciałbyś, żeby obok ciebie stał twój trener. Widać, że jest to dla ciebie dosyć ważna i wyjątkowa osoba. Jakbyś mógł nam to przybliżyć. Tak, jest to Danny Button. Reprezentujemy BSC Northampton. Chciałbym bardzo podziękować moim trenerom, osobom, które ze mną właśnie trenują, którzy jeszcze wierzyli we mnie i chciałbym bardzo podziękować, tym bardziej Danny. Ale to thanks man. You was always with me from beginning. So yeah. It's like my MMA dad. Yeah. Are you proud of your fighter? Very, very proud, yeah. And it's been a lot to put all this into action. And obviously it comes with its anxieties and stress, but he performed very, very close to how he's won in it. It was a very, very good performance. That was the plan for this fight? Absolutely, yeah. We wanted to mainly use hands, just a few kicks, make his opponent think it's striking so we can take him down and steal the rounds. Okay, thank you so much. Chyba wszystko z naszej strony. A właśnie, jeszcze raz dziękuję. Chciałem podziękować wszystkim, którzy we mnie wierzyli i mojej kochanej żonie, którą właśnie spodziewamy chłopaka, więc bardzo dziękuję wszystkim moim wielbicielom i mojej rodzinie.